Siemanko ludzie, z tej strony Tagard. Mieliśmy weekend bez eventu, no były pewne wydarzenia, ale nie w grze. No i mamy teraz właśnie ten film, ten materiał na oficjalnej stronie YouTube studia Battlestate. Widać po nim wyraźnie, że jest to związane z kultystami. No i również w grze otrzymujemy questa na zabicie 30 aż kultystów. Także wydaje mi się, że spawn point, spawny, czyli jak często pojawiają się kultyści w rajdzie, została zwiększona. Również, uwaga, jest jedno małe ale, nie wolno nam zabijać skawów, także musimy zabić 30 kultystów, nie zabijając skawów, a pamiętając poprzedniego questa na Bloodhounds, na nową frakcję w Escape from Tarkov, no to trzeba będzie to zrobić na jednym życiu, czyli nie ginąc podczas próby wykonywania owego questa. Gdzie są kultyści? No, czy spełnią się w jakichś nowych lokacjach? No tego nie wiemy. A tak, wiecie o czym mówię. Mówię o moim poprzednim materiale, a właściwie materiale, który pokrywał sytuację z Logical Solution, dataminerze, który informował nas o procentach, szansach i lokacjach tych wszystkich zmian. No, teraz tylko i wyłącznie Logical Solutions jest ostrożny, bo postnął tylko właśnie, że jest ten quest i jest nowy event w Escape from Tarkov związany z kultystami. Resztę musimy odkryć sami. Także słuchajcie, polowanie na kultystów i wygląda na to, że te eventy troszeczkę się zmieniają, ale nabierają tempa. Coraz częściej widzimy nowe eventy, które jednak nie są tak regularne. Zazwyczaj byliśmy przyzwyczajeni do weekendowych eventów, które często przeciągały się trochę, ale zazwyczaj trwały weekend. W tym momencie mamy weekendowy event, później weekend spokoju i później event w poniedziałek, który się zaczyna, kończy się w połowie i czasem jest właśnie event w weekend. No mamy to przesunięcie, prawda? Nie wiem, czy być może chodzi o zamieszanie, jakie tam ma BSG u siebie na swoim podwórku w domu, czy po prostu tak to jest intencjonalne. W każdym razie ja idę polować na kultystów, dlatego odwiedźcie mnie na Twitch TV Tagard, również będziemy pewnie ogrywać jakieś horrorki, fajne gry. Diablo przed wipe'em, który widocznie zbliża się wielkimi, wielkimi krokami, także dajcie mi znać w komentarzach, co o tym myślicie i do zobaczenia w Norwińsku. Trzymajcie się, a jeśli chcecie być na bieżąco i wiedzieć, co się dzieje w Escape from Tarkov, to koniecznie obejrzyjcie te materiały.